Grupa dzieci w wieku 3 i 4 lat została przyjęta w poczet szczawieńskich przedszkolaków. To najmłodsi podopieczni placówki, którzy wzięli udział w swoim pierwszym publicznym wystąpieniu. Nikt się jakoś nie przyznaje. Może jedną myśl tramwajem, może upadł biegnąc z górki, może go dziobały kurki, może aż od go zanosił, urwał ucho, nie przeprosił. Maluchy zaprezentowały się zarówno grupowo, jak i indywidualnie. Nie zabrakło piosenek oraz wierszy, które dzieci znały na pamięć. To było ogromne przeżycie zarówno dla najmłodszych, jak i ich rodziców, którzy licznie zjawili się w szczawieńskim przedszkolu. Pomimo tego, że rok szkolny niedawno się rozpoczął i wychowawcy mieli mało czasu na przygotowanie programu, występ zakończył się sukcesem. Udało się, bo dzieci są bardzo zdolne, pomimo że mieliśmy raptem 2 miesiące na przygotowanie dzieci i to nawet niepełne, ponieważ dzieci, wiadomo, chorują i dzisiaj są, jutro ich nie ma i trzeba było się mocno sprężać, żeby ten program artystyczny przygotować. Do przedszkola została przyjęta grupa 27 dzieci w wieku 3 lat oraz 4 czterolatków. Szczawieńska placówka cieszy się dużą popularnością wśród rodziców wysyłających swoje pociechy do przedszkola. Chcielibyśmy, żeby wszystkie dzieci, nie tylko szczawieńskie, ale te, które chciałyby tu być, żeby znalazły swoje schronienie, choć wydatek jest dosyć spory. W budżecie na 2012 rok zaplanowana jest kwota 970 tysięcy, z czego 170 tysięcy to są dochody własne. Przedszkole w Sztabnie Zdroju sprawia miłe wrażenie. Jest to miejsce o klimacie ciepłym, jest to miejsce bajeczne, kolorowe, radosne, wesołe i już samo to powoduje, że atmosfera, klimat tutaj, w tym miejscu zawsze jest właśnie radosny, wesoły i twórczy taki. Po występie artystycznym dzieci zostały oficjalnie mianowane na członków przedszkola w Szczawnie Zdroju. Maluchy odebrały również dyplomy oraz specjalne paczki ze słodyczami.